Uwaga, pierwszy newsik na dzisiaj. Dobra, czad jest grubo. Diablo 4 rankingi dopiero w 2024 roku. Blizzard usuwa tytuł drapieżnika. Oj, to jakaś polityczna drama, tak? Że drapieżnik, pewnie, że to jakiś sexual harassment, tak mi się wydaje? Że to predatory, nie? No, to nieźle. Ale poczekajcie, 2024 jeżeli z sezony mamy teraz pół roku, teraz wychodzi pierwszy dwa, no to wychodzi na to, że sezon nie pojawi się przez pierwsze trzy sezony, czyli tak jak mówili. Więc teraz będzie pierwszy, dwa kolejne, trzy miesiące każdy, to nam daje pół roku. To dopiero w 2024, więc mam wszystko, że wy wydaje mi się, że pokrywa się to z ich wcześniejszymi założeniami, które są totalnie idiotyczne, totalnie idiotyczne, bo jak na razie sezon. Nie jest niczym innym niż wprowadzeniem Battle Passa i levelowaniem od nowa. Będąc całkowicie szczerym, rozumiem ludzi, którzy są sfrustrowani tym, że sobie polewelowali postać i wchodzą teraz i będą musieli znowu levelować postać w Diablo 4. Tak jak to jest norma w Hackenslashu, tak w Diablo 4 to jest kurevsko nudne, a robisz to tylko po to, by mieć możliwość zagrania z Battle Passem i wsadzić te drzemy dodatkowe to jest patologia, to jest patologia game designu i to trzeba głośno powiedzieć, jak ktoś twierdzi inaczej, jest po prostu idiotą i tutaj nie ma nic pomiędzy. To jest patologia game designu. No dobra, ale przeczytajmy. Nie dość, że Blizzard znajduje się obecnie pod wielkim ostrzałem z powodu biednego sezonu, pisaliśmy o tym tutaj, to omawialiśmy o tym, omawialiśmy to bardzo mocno. To jeszcze daje fanom kolejną pożywkę na hate. Okazuje się, że wyczekiwane przez społeczność Diablo 4 leaderboardy czyli tabele rankingowe które na pewno zwiększyłyby żywotność i chęć codziennego logowania się do Diablo 4 przybędą prawdopodobnie dopiero w trzecim sezonie czyli dopiero w pierwszym albo drugim kwartale 2024 roku. I Adam Fletcher napisał Druid Loot Tables uh, took a while as the same was doing some... Co, co? Jeszcze raz. Ty chłopie. Druid Loot Tables took a while as the game was doing some backend updates on servers, so we didn't deploy any hotfixes during that period. Leaderboards, we have mentioned, will be in later season, maybe season 5. I to jest w ogóle maybe, może w trzecim sezonie. I mnie tutaj zastanawia jedna rzecz. Pamiętacie, jak Blizzard w wywiadzie powiedział, że duża ilość graczy nie skończyła jeszcze fabuły? Skąd oni kurwa mają tę informację, jak oni nawet nie są w stanie prześledzić, kto wbił setny level na haceku i muszą to robić przez Twittera? Pamiętacie te takie piękne grafiki, które Blizzard przygotowywał, że ile zabiliśmy mobów, ile golda wydropiło, bla bla bla? Jak oni nie mają tak podstawowej funkcjonalności, jak śledzenie ladera. Jak śledzenie ich oficjalnego wyścigu, to ja jestem w 90% przekonany, że dane, które one, oni podają, są sfabrykowane całkowicie. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że potrafią wyciągnąć z gry informacje, ile zostało zadanego damage'a, ile zostało zabitych asza, ile, zosta, ile w grze było śmierci, a nie są w stanie wyciągnąć danych do oficjalnego wyścigu. No powiedzcie mi, jak to jest możliwe. To jest niemożliwe. Oni sobie tak ogadają i, i tam są chyba randomowe dane wrzucane, nie? Spora kontrowersji, dwa i tysiąca komentarzy na reddicie wywołało także sobotni hotfix, który bez uprzedzenia usunął, a raczej zmienił nazwy tytuły Predator na enemy. Powo powodu nie podano, ale akurat tego można się domyślić. Predator znaczy drapieżnik, a Blizzard, jak pewnie pamiętacie, ma za sobą ciężkie lata, gdzie był oskarżany o mobbing, molestowanie w firmie, nękanie, dyskryminację, seksizm, to toksyczną kulturę pracy i drapieżne zachowania. Drapieżne, tak, to tam było właśnie cud, że to było predatory behaviors, no nie? Trochę kabaret, tak jakby usunięcie słowa predator miało coś naprawić. Paradoksem całej sytuacji jest fakt, że wcześniej nikt kompletnie nie zwracał na to uwagi. Dopiero teraz po aferze wielu ludzi poznało kontekst, do czego to się może odnosić. Blizzard kolejny raz strzela sobie w stopę. No. Widzowie, co wy myślicie o tych sezonach bez kitu, Dawajcie znać, bo. No nie, no to jest, to jest, to jest, to jest sakra, to jest idiotyczne, nie? Jak mocno zjebany musi być? Kor tej gry, jak oni nie potrafią wyciągnąć tak podstawowych danych. To jest, to jest jedyna rzecz, jaką jestem w stanie powiedzieć na ten temat. Jedyna.